Epicka przygoda, cztery rycerzy, człowiek i człowiek wyruszał do labiryntu Dauna. A ja mój chyba dalej będę mógł po prostu pójść do miasta i zrobić co ten grape. Great. Ale tego nie zrobisz, bo to jest przy wejściu. Jak zobaczą, że jesteś w mieście i nie masz grape'u, to cię zamkną. Nie zamkną mnie od razu, tylko powiedzą, że mam gdzieś tam pójść, nie? Tak jak ostatnio się kurwa pytali, o, a co tutaj jest? Galdor se zmyślił, że kurwa akurat strażnik... O, nie zesraj się. Słuchaj. Wiesz, kurwa, przebieraj się, nie pierdol. Ja tylko akurat, że mogą sobie coś wyobrażać na mój temat, to akurat nad tym kontroli nie mam. Ale to ty się zacząłeś z nim kłócić. Ja się nie powiedział, że ja na niego... Dostałeś ostrzeżenie. Ja wiem, że na niego nie krzyczałem. Nie dał mi żadnego ostrzeżenia. Nie wiem, jakie było ostrzeżenie. On od razu tego. Powiedział, żebyś na niego nie krzyczał, a ty kontynuowałeś rozmowę, co spowodowało... Że tego, trzeba było być... Na niego, ani razu na niego nie krzyknąłem. Więc tak, ja ci gwarantuję, jak będziesz do strażników się tak odnosił w tym momencie, to punkt przeznaczenia ci poleci. Ci strażnicy mają jakieś totalnie mega małe fujary, czy co? O co chodzi? Tak. Nie wiem, po prostu wszyscy mają kurwa pasywę, że mają małego chuja i kurwa boli ich to, jak ktoś z nimi kurwa rozmawia. No, straszne. Tak, okay. Tak. Jesteś na Lapheim. A to nie jest Altdorf, że wy sobie mogliście dyskutować ze strażą tego. Tutaj rządzi konkretna osoba, która jest waszym przeciwnikiem. Jak was łapią... To jest 1984. Nie wiem, my tu nie jesteśmy... Nie wiem, o co chodzi. Dobra, whatever. Nie wiem, czy... Czego ty oczekujesz, że ty będziesz rozmawiał ze strażnikami, którzy mają konkretny rozkaz? Każdego, kto się rzuca, ma być fizycznie zatrzymany. No to oni się nie zgadza. Mnie. Bo ty kontynuowałeś jakąś rozmowę. Oni mieli tylko... Nie kurwa, stary. Gościu się mnie spytał, czemu na niego krzyczę. Powiedziałem, że nie krzyczę na niego. W tym momencie dostałem rozkaz w pierdolu. Cały czas twierdziłeś o jakiejś wolności, a kontynuowałeś rozmowę, która nie powinna mieć miejsca. Waltraud. Czy nie ktoś z was... Janusz poleciał dlatego, że zamiast powiedzieć, że jest Stalapheim, to powiedział, że jest Malierenburga. Dwóch pozostałych nic nie zrobiło takiego, co powodowało, że jest te. Dwa, że ty jeszcze podałeś swoje prawdziwe dane. Dobra, nie wiem, ja już chyba po prostu nie kojarzę, kurwa, fabuły po prostu z poprzednich sesji. Zjarusie, kurwa, ty się nie zjarałeś się przed sesją, przyznaj się. Nie, ja po prostu nie wiem, o co chodzi. Nie, wcale. Kurwa, Rabi 2-0, ja pierdolę, po prostu... ja po prostu nie mogę. Jedziecie do najgorszego miejsca, do jakiego mogliście pojechać w tym momencie. W żadnej innej dzielnicy wy nie jesteście... Nie jesteście traktowani przez najwyższe władze jako wrogowie, a tutaj fizycznie jesteście, tak? Głównym złym plan nie wypalił i wiedzą, że kto ich uwalił, tak? Szukali was na wjeździe na ostatnie... Ale oni rządzą tym miastem? Tak. Ja pierdolę. Nie wiem, no sorry, że nie pamiętam fabuły z poprzednich 5 sesji czy coś, ale kurwa, no... Dobra, Waltraud, sprawa wygląda tak, że siostra Friedricha... Napisała list, w którym dała do zrozumienia Friedrichowi, że ich brat Karl, bo rozumiesz, że Karl von Karma to jest ten zły. My jeszcze nie ujebaliśmy? Kurwa, dobra. Ale nie, ale on nie jest teraz istotny. Chodzi o to, że ona też zasugerowała w tym liście, że książę elektor, czyli główny szef tej prowincji, który ma wszystkie siły, które tutaj są, też nie jest osobą dobrą, tak? I prawdopodobnie współpracuje z Karlem. Ale książę elektor to nie jest byle pachołek, którego nawet imperator może tknąć. I wy teraz wjechaliście do najbardziej zmilitaryzowanego miejsca w całej tego, bo otoczone to jest górami, jest dość niewielki obszar i strasznie dużo wojska, tak? Rozumiem, jestem tutaj gościu, kurwa, który chce sukę trubić, dobra.
Okej, rozumiem, dobra. Nie, to mówię, tutaj raczej wy się możecie kłócić ze strażami, tak? Tylko, że to naprawdę nie jest Altdorf, gdzie właściwie nie, to... Dobra, ja po prostu nie pamiętam fabuły, no sorry. Okej. Jak mi przypomniałeś, to tak, ma to sens, Galdor, ja się już nie kłócę. Spoko. No. Każda inna dzielnica byś miał rację, tak? Że... Nie, spoko, ja rozumiem, Galdor, rozumiem. Już rozumiem. Dobra. No to jedyne... No, generalnie możecie mundury jeszcze... Nie, bo generalnie tak się zdziwiłem, że wszyscy wiedzą od razu na start, że jesteś pizza. To tak myślałem, że kurwa, dobra, podam imię prawdziwe, będzie bezpieczniej nieco, ale... Dobra, ja chciałem przesłuchać, czy ten strażnik ma ten glejt jeszcze jakiś inny, czy... Nie, tylko jest ten jeden, który jest wystawiony na trzech ludzi. Na trzech ludzi, dobra, czyli no, po prostu to się przebieram w mundur. Tylko porównuję, który jest najmniej, jakby widać, że był po bitwie. Dobra. Czy oni są po samym... Tak się kurwa zastanawiam. Czy oni są po samym fakcie, że jestem szpicem? Poznać mnie, kim jestem dokładnie, czy kurwa... Niekoniecznie. Bo to nie jest... Bo ja przyjmuję, że wy cały czas nosicie te mundury, tak? Może ja popełniłem błąd, że na przykład ty zdjąłeś mundur, ten, który miałeś od samego początku. No bo formalnie to twoja profesja to jest szpicer, więc tak jak Friedrich to jest szlachcic i on się ubiera jak szlachcic. Dobra, to może zróbmy tak, zobaczmy jakie szmaty mieli na sobie tego, nie samo zbroję, tylko jakie szmaty mieli na sobie strażnicy, którzy nas zajebali. No, znaczy, no to mają jakieś, nie? Jakieś no, takie słabej jakości ubrania pod zbroją, jakieś majty. Dobra, ja mój pełen rysztunek szpicla. W takim razie muszę się spytać. Bardzo przypomina mundur straży tego, tylko tyle, że nie masz tych emblematów, które noszą strażnicy miejscy. No bo wy jakoś lepiej... Ja się zastanawiam, czy jest sens się przebierać ze strażnika miejskiego, jeżeli na przykład nie będą mnie kojarzyć, będą podejrzewać. Dobra, to ja mogę z siebie zdjąć te emblematy, nie zdejmując przy tym całej zbroi, czy... No raczej możesz zdjąć, no wtedy będziesz miał po prostu zbroję, którą widać, że to był jakiś rodzaj munduru, ale wiele osób nosi różnego rodzaju mundury. Jak nie masz żadnych emblematów, no to... Dobra. Czyli mogę zdjąć po prostu emblemat, schować się do tak. mojej... Dobra, no to ja sobie schowam ten emblemat i teraz tak będę chodził po mieście. Dobra, ja chcę chodzić tylko w tym mundurze bez emblematu Straży Rzecznej, żeby nie było widać, że jestem ze Straży Rzecznej. Bardzo dobrze. Mi to nie przeszkadza, ja mogę wyglądać jak magister. Jak magister. Kester, rzuć na percepcję. Ja pierdolę. Dobra. Uwielbiam te... Jakiś scambot dodał mnie na Instagramie, nie? Po prostu poezja. Zaloguj się na tę stronę, a dostaniesz mojego Instagrama, home address i numer telefonu. No to lutą się laguje. Złoto. Kester rzuciłeś, czy to się jeszcze nie wyświetliło? Już rzucę. No, już rzuciłem, plus dwa. Słyszysz, że od strony głównego traktu dochodzą odgłosy jazdy konnej. Jeszcze daleko od was, ale no, wiele koni. No, panowie... Jadą w stronę Talapheimu. Przynajmniej tak. Spierdalamy, panowie. Spierdalamy stąd generalnie.
Znaczy, wy jesteście w lesie, wy nie jesteście przy głównym trakcie, tylko Kester no stoi na... Schowajmy się tak, żeby nas nie widzieli, nie? W lesie, bo jesteśmy w lesie, jeszcze koło lasu chodzimy, tak? Albo nawet w tej kukurydzy możemy się schować. No, o! Dobry pomysł. Dobra, chowacie się. Schowaliście się wyszliście z lasu i schowaliście się w kukurydzy. Tylko to zrobiliście, to w tym momencie widzicie, jak za drzew wyjeżdża oddział około 100 ludzi. Od razu rozpoznajecie mundury Legionu Imperialnego i na przedzie jedzie Friedrich, ten człowiek, który ci groził, że zabije twoją siostrę. Friedrich, trzeba się śpieszyć, nie patrz w ten telefon. Zapierdalamy do Talapheimu. Mamy konie schowane, więc bierzemy konie. Jak oni odjadą i jedziemy. A oni też jadą do Talapheimu, czyli co? Jedziecie za nimi, tak? A jest tutaj... No bo jest kilka wejść przez te góry, nie? Czyli jest kilka traktów. Znaczy nie, wy już jesteście wewnątrz, tylko że wewnątrz też jest pewnie... No kilka jest pewnie tych gór, nie? Czyli nie ma żadnej możliwości, żeby przejść przez góry. Żadnej. Ale... Czyli naprawdę nie masz żadnej możliwości, żeby przejść przez góry. Raczej cały teren jest strzeżony, tak? Jeżeli będziecie próbować nie, przez chodzi góry, o to, że... Pewnie się da. Pewnie się da, tylko tyle, że to mówię, Talapheim to jest najbardziej zmilitaryzowane miasto i te okrajające góry po pierwsze mają bardzo dużo jakiegoś rodzaju zameczków małych na szczytach. Generalnie góry to no jest możliwość, tylko tyle, że byłoby ciężko. Ale nie jest niewykonalne, tak? Ale nie, no, nie chodzi mi, znaczy to nawet, bo my musimy jechać do miasta, tylko problem jest taki, czy na przykład przez las, jakbyśmy przejechali, to nie dojedziemy do drugiego traktu? Znaczy, pewnie jakbyście długo jechali na skuśkę, to w końcu dojedziecie do jakiegoś innego traktu, który prowadzi do jednej z kilku bram w mieście Talapheim. No właśnie. Tylko, może... że wam pewnie dłużej zajmie tylko. No pewnie tak, no ale to no nie chcemy jechać za 100 osobową armią, nie? Więc no chyba tak musimy zrobić. Wjechać od innej strony po prostu. Dokładnie. Trzeba będzie kurwa przespać się w mieście i zrobić jakiś zwiad, mi się wydaje, wiecie? No to na pewno tak. Dobra, czyli na skuśkę jedziecie, tak? No tak, tak. Przebijacie się przez najpierw pola, na którym rosną jakieś zboża. Udaje wam się w końcu dojechać do jakiejś drogi, która prowadzi was przez jakieś 2 godziny do kolejnego dużego traktu, który prowadzi do miasta. Wyjeżdżacie na ten trakt i w tym momencie widzicie, że od strony miasta jedzie kilku strażników dróg. No, ale Janus i ten, normalnie. Janus i... Znaczy nie, no, tylko jadą, Janus tak, i Waltraut są przebrani za straży tą więzienną. Tak. I mamy ten glejt od nich. Ja nie jestem przebrany, ja mam po prostu na sobie zbroję. Nie mam żadnego emblematu. No dobra, no... To może być problem. No ale dobra, no to jedziemy chyba, no. Żeby tak nie zwracać na siebie uwagi, może. Jedziecie prosto, każdy z was opanowuje nerwy. Trzech strażników dróg przejeżdża obok was
nawet za bardzo na was nie zwrócili uwagi. To dobrze, to dobrze. Dojeżdżacie w końcu w pobliże bramy Talapheimu. Widzicie, że stworzyła się kolejka. Stoi mnóstwo jakichś wozów, osoby, które wchodzą i wychodzą, są przeszukiwane. Sprawdzane są jakieś glejty, papiery. No to ciężko może no. być. To ciężko. Dla Waltrauda. Wszystkiego może nie być łatwo. Czy Waltraud może udawać psa, żeby nie brać ważny? Właśnie, co z psem? Co z psem? What the dog doing? Co chcę zrobić? Może Janus będziesz udawał, że jesteś strażnikiem więziennym i bierzesz więźnia do środka. Masz glejt! Mogę dać ci glejt! No właśnie, bo mamy ten glejt i Janus jest przebrany. Glejt, dobra, daję glejt Janusowi. Daję glejt Janusowi. Daję glejt Janusowi. Ale on ma glejt od straży więziennej, kurwa. No. No właśnie, na wjazd do Talapheim. No właśnie, to na chuj mu chcesz dać swój glejt. Nie, no, ale ja nie przyniosę glejt. Ja wziąłem glejt. On nie ma glejtu. Nieważne, mamy po prostu glejt. Ten glejt. Janus weźmie glejt. Mamy dwa glejty, czy kurwa? Nie, jeden. Jeden. Ja mam tylko. I Janus, załóż jakąś torbę mu na łeb, przywiąż mu ręce i go nie... To dobrze by było, żebym się przebrał przedtem. To będzie trochę dziwnie. Jeżeli chce mnie wprowadzić jako więziennika, to ja bym kurwa jednak wrócił się do tam, kupił jakieś takie łachmany. To łachmany, no dlaczego łachmany? Dlaczego? Ktoś... Ale ciebie złapano przy granicy, ktoś... kurwa. Kto normalny by był w łachmanach więziennych właśnie, przygotowany właśnie. Przed wejściem? Ty dopiero idziesz do więzienia. Nie można naprawdę zgarnąć jakiegoś złodziejaszka, kurwa, po prostu z ulicy. No ale dlaczego ten złodziejaszek musiałby mieć łachmany? Kurwa, no lepiej, żeby miał łachmana. No ale jak z ulicy? Jak z ulicy, jak my nawet w mieście nie jesteśmy? Co ty w ogóle, co ty kombinujesz? Kurwa, to gdzie my jesteśmy? Na przedmieściach jakiś, kurwa, tak, przymówek? Jesteśmy na przedmieściach. Na przedmieściach nie może być, kurwa, złodziei! O, a czemu miał być mniej łachmany? Ej, czy ja, kurwa, czegoś nie rozumiem? Czemu ty obrażasz w złodziei? Czemu oni muszą być w łachmanach? Dobra, ja pierdolę. Przejdźmy do rzeczy może. Mam już jeden pomysł, kurwa, jak możemy wejść przez bramę. Znaczy, ja z Frydysiem nie mamy problemu przejścia przez bramę, nas popuszczą po prostu, tylko was dwóch, żeby puścili. No to mówię, możesz mu dać glejt więzienny, kurwa, i powiedzieć, że jest strażnikiem więziennym, jeżeli wziął sobie ten emblemat i mnie weźmie, kurwa, po prostu jako jakiegoś tam łachmyty, kurwa, co go wsadzić do więzienia, no czy coś. No to tak zróbcie, no, tak zróbcie. Ja pierdolę, to na chuj się kłócicie, o chuj wie co, tak naprawdę. To ja ty pierdolę. Się zacząłeś. Ty się kłóci, no właśnie ty zaczynasz. Nie, to wy pierdolicie jakieś durnoty, kurwa, totalne i w ogóle nie wiem, o co w nich chodzi, kurwa. Właśnie nie kurwa, wiesz, o co w nich chodzi jest... i czepiesz się nie wiadomo co. To wy się, kurwa, czepiacie o nie wiadomo co, kurwa, mówię, że w łachmanach jakiś pójdę, że będę, kurwa, złodziejem, a wy, kurwa, wiesz, łachmany, wiesz, złodziej. Ale przecież ja to powiedziałem 15 sekund wcześniej. Ja pierdolę, ty jesteś niedojebani. Kurwa mać. A fall of a man. Dobra, mam jeden pomysł. Ja bym nie przestawał na tym, tylko jeszcze się zastanowił nad czymś innym. Nie wiem, rozejrzał się po prostu wcześniej. No to rozglądamy Rupię się. Tak, patrzymy, no. Ile jest strażników. Rozglądamy się. Nie wiem, no jest tylko jedno wejście. Jak długa jest kolejka. Zastanówmy się nad tym. Jak długa jest kolejka. Kurwa. Jaka różnica, którędy wejdziesz do miasta, za każdym razem sprawdzą każdego. Przysięgam, kurwa, no. Na co? Na gówno. No, generalnie stoi dużo, dużo wozów kupieckich. No nie wiem, tylko że one będą prawdopodobnie wszystkie przeszukiwane, tak?
Dobrze, na szczęście my nie planujemy, kurwa, jechać tam wozem pieckim. Jeżeli chodzi, no to są straże przy bramie, tak? No to więc strażników widzicie około 10. Tylko tyle, że brama posiada na pewno jakiś oddział. No to nawet nie ma co po prostu tych weźmie. Musimy jakoś się tam. Wy musicie się tam jakoś przekraść. My z Fridisiem przyjdziemy normalnie. No i, no nie kurwa ma. Mać, przecież mamy już jeden pomysł. No kurwa, i no, uspokój się, kurwa mać. No, pokój to, się drzesz. To co jest na tym? Nie wiem, kurwa, na chuj mamy się tam przekradać. O! Skitu, co mam kurwa, czy wyjdzie, kurwa, jakieś drzwi? No. Waltraut. Ja ci powiem, po co się tego. Tamte dwa Ancymony, jak wyście byli związani, dostali glejty, które potwierdzają, że oni przyjechali na 4 dni, gdzie się zameldowali. I w tym momencie prawdopodobnie tych dokumentów od was wszystkich będą musieli wymagać. Możecie się oczywiście wykorzystać ten glejt, który zdobyliście i tego. No to teraz jest tylko do was pytanie, co wy chcecie zrobić. Ja mówię, że ja bym, jak macie 4 dni, to może byśmy się po prostu rozejrzeli jeszcze za jakąś inną drogą, być może... Nie wiem, jest coś, jakiś inny sposób, żeby się tam dostrzec niż jedna brama, kurwa. Dobra, a teraz zadajcie pytanie. Jesteśmy w mieście i do ciebie podchodzą strażnicy, chcą, żebyś pokazał im dokument. Ja pierdolę. Nie wiem, stary, no kurwa, trzeba coś wymyśleć. Nadego, kurwa, w mieście już jest z górki tak naprawdę, bo można się po kątach chować. Tylko problem jest taki, żeby się tam dostać. Oczywiście jest więcej niż jedna brama, ale przy każdej bramie będą stać strażnicy i będą sprawdzać. Więc jedyny sposób, że jeżeli chcesz się tam dostać, to albo jakimś kurwa tajnym przejściem, albo jakimś kurwa sposobem, żeby po prostu nie sprawdzili ci dokumentów. Zobaczmy, że nie ma kurwa, nie wiem, w murach samych jakiejś karczmy, kurwa, co na przykład, nie wiem, no mało jest to prawdopodobne i prawdopodobnie bezsensowne, ale chuj wie, może... Dobra. Chłop obala własną teorię. Chcecie przejść wokół muru, zobaczyć, czy czegoś nie ma, tak? No Waltraut tak, chce to zrobić. Dobra. No, ja już mam to w dupie, szczerze mówiąc. Róbcie, co chcecie, kurwa. Dobra. Udaje wam się. Przechodzicie wokół murów, no wydają się bardzo solidne. Natomiast w pewnym miejscu widzicie, że wypływa spod murów coś w rodzaju ścieków. Jest to jakiś otwór zakratowany. No, ma gdzieś jakieś wysokości jest około metra, tak? Czyli teoretycznie można byłoby się tam jakoś przycisnąć. Tylko tyle, że śmierdzi tam okrutnie. Dobra, no to Waltraut i Janusz przejdą ściekami, a my pójdziemy normalnie właśnie. Jak dokładnie. No tak, tylko dobrze by było w sumie, żeby właśnie, ktoś ubezpieczył. Tak. Możemy, jakby co mamy, żeby te kraty wywalić to na siłę, czy one tak po prostu zajmą? Na siłę. Czyli wszyscy? Bo wszyscy chyba próbują. Znaczy, to raz, dwa, trzy, kurwa, ktoś nas nie przyuważy, jak będziemy wychodzić z drugiej strony. Nie? To wiadomo. No to musielibyście tam już być, a czy my, no kurwa, to... mamy plan, kurwa, kanalizacji Talapheim? Jezus Mary, ja kombinuję za bardzo. No nie kombinuję za bardzo, tylko wejdziemy do ścieków i pytanie brzmi tak, czy znamy drogę? Drugie pytanie, czy ktoś nas nie przyłapie, kurwa, ale po drugiej stronie. Nie znamy drogi i nie wiemy, czy was ktoś przyłapie, ale to lepszego chyba wyjścia nie ma. No jest lepsze wyjście, jak już ustaliliśmy, chyba. Nie wiem. Czy dalej nie? Co od was zależy? To przecież wy musicie się dostać do tego miasta. No i z Janusem rozmawiam, proszę cię. Frydys musi się tam dostać, bo to jego rodzina, kurwa, jest w opałach. Ale Frydys się to stanie. No to dobra, no to niech wypierdala sam. Był pomysł, żebyś ty udawał więźnia w tych ubraniach, co jesteś. Janus cię weźmie, kurwa, nie, po prostu, na ten sam koniec. Nie, co jestem, kurwa. Słuchaj, mi dupą. Kurwa, nie wiem. Nie, ale to nie ma sensu, patrz, Frydy, to nie ma sensu. Przecież w ogóle tego gościa, co musi na przykład, nie wiem, kurwa, kraść,
to chodzi kurwa w pełnej zbroi, czy co? Ale czemu musiałbyś być złodziejem, a może być kurwa, nie wiem, za podatkowe przestępstwa, albo nie wiem, zgwałciłeś jakąś laskę w barze, albo nie wiem, kurde, kłóciłeś się ze strażnikiem. Powiedzmy, nie wiem, jest wiele możliwości. Ze strażnikiem. Kurwa, wiele kurwa uderzeń, coś naprawdę stereotypowego, kurwa, żeby po prostu nie było pierdolenia, wieczko, oszustwo. A myślę, że cię zapytają strażnicy, co pan zrobił? Nie! I jesteś ze strażnikiem, on ma glejt, wypierdalaj do środka, do widzenia. No. Nie, nie, wejdą, przepraszam bardzo, czy ma pan wyczyszczone palce u stóp? Przepraszam bardzo, czy umył pan dzisiaj dupę? Nie, nie będą cię zapytywać takie rzeczy. Jesteś kurwa jest tak głupi czasami, że ja sam jestem w szoku, szczerze mówiąc. Mówi chłop, się kłócił, czemu złodziei musieli być ubrany jak w łachmany, no. Łachmany. Ale to nie ma sensu. Ja po prostu, ja? Kurwa, po prostu... żeby po prostu nie zadawali, kurwa, jak najmniej pytań, kurwa, złodziej, no to wiadomo, co się, kurwa, ze złodziei. Za bardzo. Kto dał się złapać? Dobra. Kto dał się złapać? Niech dobra. Ja mówię, Janka mogą też nie kojarzyć, z, kurwa, ze strażników wiecznych do chuja. Dlatego chcę na siebie po prostu zwracać jak najmniej uwagi, kurwa. Dobra, dobra, dobra. Ja nie wiem, to jest kwestia, która polega na kreatywnym rozwiązywaniu problemów, a wy po prostu napierdalacie. Dobra, 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 Waltraut, spokój. Cofacie się do pierwszej wioski pod miastem. Widzicie jakichś wieśniaków, którzy się tam krzątają. Przed najlepiej wyglądającym domem siedzi starszy wioski i dłubie sobie w nosie palcem. Typowy Waltraut, a nie doczek. Ja idę do kolejki, do bramy i idę stać w kolejce. No idę tak samo, idę z Witoldem. Dobra. Waltraut, robisz coś? W sensie jesteś w tej wiosce, tak? No chcesz kupić ten, rozumiem, że... Się, tak, że tak pójdę kupić sobie te pieprzone łachmany. No dobrze, za 4 pensy kupiłeś te łachmany. Świetnie. Przebierasz się, rzeczy swoje dajesz Janusowi, żeby ten... I wracasz w okolice bramy. Razem wchodzicie, czy w sensie po kolei, czy rozdzielacie się jakoś? Znaczy, no ja z Fridisiem, a oni oddzielnie od nas, nie? No tak. Ale w sensie oddzielnie, ale po sobie, tak? Żebyście się asekurowali wreszcie. Dobra, Witold, tylko pamiętaj, może tak być. Ustalmy może jakiś sygnał, gdzie się spotkamy, tak, żeby tego... Rozdzielmy się tak, żeby w ogóle nikt nie podejrzewał, że kurwa się znamy, nie? Nie patrzymy na siebie i tak dalej, tylko jakiś znak, żebyśmy się ogarnęli w jakimś miejscu, nie wiem, jak na przykład pójdziecie jak tam... Jak się ta karczma nazywa, w której mamy być? Bity talerz. Złoty cielec. To tam raczej nie pójdziemy jako pierwszy, jeżeli ja zostanę kurwa wprowadzony jako więziennik, bo kto idzie z więziennikiem do karczmy, nie? Oto ja bym na przykład po prostu zaproponował coś takiego, że ustawimy sobie jakiś dźwięk, Witold, jak przejdziesz z Friedrichem, to po prostu poszukacie jakiejś takiej alejki, gdzie jest jak najmniej osób, jakiegokolwiek pierwsza, miejsca. Pierwsza alejka, jaka będzie z boku po prostu. No pierwsza alejka, gdzie kurwa będę mógł się przebrać, tak żeby nikt nas nie przyczaił, kurwa, nie? No tak. No to dobra, to jaki dźwięk, żebyś nas przywołał dźwiękiem, czy coś takiego, żebyśmy... Bo ty możesz kastować te dźwięki, nie? Ale to nie ma sensu tak kastować dźwięki. Mogę zagwizdać, zagwizdajmy cokolwiek, no po prostu. No. Nie, Witold, strzeli mi plaskacza w potylicę. O właśnie, jak zabijesz Filisia, to będzie kurwa bardzo dobry sygnał. Dobre zakończenie sesji. Tak, elegancko. Pozytywne. Dobra, to gwizd. Żebyśmy wiedzieli, skąd też dochodzi dźwięk, żeby też, żeby gwizdy są w miarę, kurwa, chyba popularne w mieście, no to tam, kurwa, nikt nawet nie zwrócił uwagi. No, o to w tym chodzi właśnie, chyba, nie? Dobra. Dobra, to zgwizdniesz i jak będziemy bliżej, na przykład dalej będziemy się ukrywać, bo akurat nie będzie kogoś, to tam coś wykombinujesz z tymi dźwiękami, whatever. Dobra. Ja się chowam gdzieś w krzaki, przebieram się w moje zajebiste łachmany. Mamy jakiegoś konia w ogóle, ja i Janus? Nie. O tak. Macie. Okay. Dobra.
Raczej, no, zaraz, tak. Nie, raczej, jeżeliście, powiedzmy, były dwa konie przy tym powozie, tak? I że zabraliście, tak? Tak, no, dobra. Przyjmijmy, że to tak było, bo faktycznie... Dobra, to przyjmijmy jeszcze przy okazji, że zabraliśmy też linę, którymi byliśmy związani i mnie Janusz związał. Tak, 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 masz rację. Dobra. I kaptur. O, jaki kaptur na mordę. No. Dobra. Znaczy technicznie moglibyśmy się chyba po te rzeczy wrócić w sumie, no to tak. No ale przyjmijmy, że już nie będziemy wracać, już zabraliście to, przewidzieliście. Tak, pierdoło. Dobra. No to w takim razie kto pierwsza dwójka, kto idzie? No ja, bo my z Fridisiem. Dobra, to mutuj Janusa i Waltrauda. Jeżeli nie idziecie po sobie bezpośrednio, tak? No niech tak będzie, no. No, jesteśmy. Mm-hmm. Stajecie w bardzo długiej kolejce. Bardzo wszystko idzie powoli. No, ale po jakiejś godzinie w końcu udaje wam się dojść do bramy. Podchodzi do was strażnik miejski. Papiery na wjazd poproszę. Dajemy. Nikolas i Lambert, tak? Tak jest. Da, ja. 4 dni pobyt. Panowie będą przebywać w zbitym talerzu. Najprawdopodobniej. Przypominam, że po 22 jest godzina policyjna i nie można się przemieszczać. Opłata za wjazd wynosi po 4 pensy. Poprosiłbym. A proszę bardzo, ale mam takie pytanie. A czy dałoby się ewentualnie zmienić miejsce pobytu? Tak. A gdzie panowie chcieliby... gdzie będą panowie przebywać? Złoty Cielec myślałem jeszcze, bo chyba słyszałem, że ktoś rozmawiał o tym, że tam tego też dobra karczma jest. No, na pewno dla takich znamienitych gości jak panowie, to na pewno Złoty Cielec jest lepszy. O, to pójdziemy do Złotego Cielca w takim razie. Jeżeli by panowie zgubili glejty, to opłata wynosi 10 szylingów. Dobrze. Okej, dobrze. Dziękujemy. Miłego pobytu życzę. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Dobra, wjechaliście do miasta. Widzicie, że w mieście nie ma dużego ruchu, tak? Ludzie chodzą szybko, tak jakby się czegoś bali. No, widzicie naprawdę dużo zbrojnych, czy to żołnierzy, czy najemników. Gdzieś tam uliczki przy bramie w ogóle są opustoszałe. Czekacie na tamtych ancymonów? Czy jedziecie? No, szukamy jakąś uliczkę taką. Ja przynajmniej szukam, no i przy tej uliczce udaje ci się znaleźć. Przy tej uliczce czekam, patrzę na bramę. Znajdujesz uliczkę, w której stoi dużo skrzyń pustych po jakichś towarach. Prawdopodobnie ktoś to porzucił. To tam opieram się ślady. O ścianę i... No, dobra. Dobra, no to w takim razie, jak nie idziecie dalej, to odmutuj mi tamtych 2 ancymonów. A nas zmutować? Możesz zmutować was. Dobra, no to Janus mnie ciągnie, tak. I konia. Ja jestem związany, tak, ty mnie masz na linię, nie? Tak. Dobra, to ja może nie będę się teraz przedstawiał jako Remus, tylko nie wiem. Czy Samael to jest imię, jakie przejdzie, to mają być niemieckie imiona, tak? Mogą, jeżeli byś pochodził z Kislewa na przykład, to mogłyby być słowiańskie. Albo możesz mieć włoskie, bo wtedy pochodzisz gdzieś z południa. Nie będzie, że będę pochodził jakoś niedaleka. Czekaj, dobra, znajdźmy się na szybko jakieś niemieckie imię.
Helmut. Mo. Karl. Niech będzie Karl. Nie będzie coś basicowego totalnie. Dobra, ja jestem Karl jak coś. Dobra. Karl Wörenstein. O, napiszę ci na ogólnym. No. Dobra. Karl Wörenstein. Dobra, a co ja mam napisane w ogóle na tym gledzie poza tym? Czy jest, no, na jest, jakim... napisane, jest napisane, że to jest glejt na okaziciela. Że trzech strażników więziennych ma prawo wstępu do miasta i podróżowania po terenie. A, dobra. Trzech strażników więziennych do miasta? Tak. Tak, tak, no bo tamci po prostu mieli glejt na tych trzech. Kurde, to by było... Nie wiem, czy to nie byłoby niepokojące, gdybyśmy weszli w dwójkę. No to musicie kreatywnie się zastanowić, na co, jak padnie takie pytanie. No pewnie pytanie, jakie padnie, gdzie są pozostali. No. Możesz po prostu powiedzieć, że nie chcieli opuszczać warty, tylko wysłali ciebie po prostu, żeby rzucić mnie szybko do ciupa. Dobra, no. Tak, dobrze. Stanęliście w długiej kolejce. Dobra, masz na Janus, ma oczywiście na sobie emblemat, nie? Ja jestem związany. Dobra. Kaptur na głowie, on mnie nosi. Przepraszam, pytanie. Jest bardzo długa kolejka na waszym zdaniem na jakieś godzinę czekania. Czekacie, czy idziecie omijając kolejkę? Nie, poczekajmy, nie rzucajmy się w... Nie wrzucajmy się w oczy, że tak powiem. Kurwa, czyli więzienni strażnicy nie mają, kurwa, priorytetu przypadkiem? Ale to wy musicie decyzję podjąć, nie ja. No właśnie, wiem, kurwa. Znaczy, no. Domyślacie się... To nie było pytanie się... ciebie, Galder, nie? Jak myślisz, Janus? No można. Dobra, to... Dziękuję ci, panie spróbuj... Boże. O, to zrobimy tak, Janus. Po prostu powiesz, że chcesz na szybko mnie wrzucić do ciupy i już znikasz, nie? Dobra. Tam strażnikom innym. Dobra, to wejdziemy, spróbujemy wejść poza kolejką. Dobra. Bardzo dobrze. Mijacie wozy jakichś kupców, jakichś wędrowców, nawet widzicie jakąś grupę najemników. Wszyscy się na was jakoś tak trochę dziwnie patrzą, że wy jakby wyprzedzacie. I dochodzicie do samej bramy. Przed bramą widzicie jakiegoś strażnika miejskiego, który takim lekkim zaciekawieniem na was patrzy. A tutaj co się dzieje? I uśmiecha się do ciebie Janus. A, nic. Ten się kłóci z nami, strażnikami. Trzeba go... na chwilę wsadzić, dłuższą. Mam nadzieję, że mu tam wpierdol złoicie niezły. No, jest możliwe. Ale że co, że się tak kłócił sam z siebie? Naprawdę. Źle wychowany, przepraszam, strażnicy. Panowie, zrozumcie biedaka. Dobra, bierz go, bo nie chce mi się go słuchać. Dobra. Mijacie strażników, wchodzicie na uliczki miasta i gdzieś, nie wiem, może po 20-30 metrach słyszycie, jak ktoś gwizdrze. Kester? Jestem! Odmutuj Friedricha. Siebie też. Dobra, jesteś w stanie ustalić, skąd przybywa, skąd dobiega ten odgłos gwizdania? Z bocznej uliczki. Dobra, no to co? Janek, tam są skrzynie jakieś, które zasłaniają trochę widok. Okej. Okay. Wchodzicie do środka, widzicie tam Friedricha i Witolda. Dobra, Janus, rozwiąż mnie na szybko, ja się szybko dobra. Przebiorę. No, i ciężko było, panowie, przejść. Łatwiutko. No,
A podobało mi się to, że się kurwa jednak z tych sędziów, a kusił się z nami, no dobra, wystarczający powód, nie? To było dobre akurat. No, tak, wiadomo. Dobra, to ja już przebrany jestem, jak mam rozumieć. Tak, przebrałeś się. Dobra. A panowie, idziemy do Złotego Cielca. Co tam, Friedrich? Friedrich. No to idziemy do tego cielca, panowie. Kurwa mać. No, ale jaki jest dalszy plan? Spotykamy tam siostrę i ogarniamy plan z nią. A kiedy tam będzie? Wieczorem. Teraz, w dzisiejszym dniu? O cholera. Można tak przyjąć. Okej. Okay. No, która jest godzina? Chyba tak. No jest godzina około 16:00. Akurat można iść do karczmy. Poszukajmy ją i tam jeszcze się zakwaterujemy i... Mm-hmm. Raczej... Znaczy, idziemy tak bokiem, bo wiadomo, ja jestem no, hejny. Uliczkami i tak dalej, żeby omijać straży. Ewentualnie jak będzie jakieś miejsce, gdzie można się ukryć, a wy możecie pójść dalej, to nie wiem, możecie robić mini zwiad, nie wiem, whatever. Tak, mini zwiad. Dobrze, ja sobie sprawdzę, czy wam się udało tak. Idziecie bocznymi alejkami, a nie głównym traktem. Idziecie w taki sposób, że zawsze jeden z was idzie trochę z przodu, wypatruje, czy nie widać jakichś straży. Udaje wam się dojść do karczmy Złoty Cielec. Juhu. No, juhu. Dobra, teraz wyciągam, zdejmuję spodnie, kładę na głowę i... Nie, no dobra, nie robię nic takiego. Dobra, po prostu idziemy do środka karczmy. Dokładnie. Najpierw ja i Friedrich, żeby przypadkiem tam straży nie było może. No. Mhm. Wchodzicie, Friedrich, do karczmy. Jest to jedna z ładniejszych karczm w mieście. Widzicie, że klientela, która tutaj jest, to są raczej osoby bogate. Widzicie kilku mieszczan, jakiegoś bogatego kupca, a także trzech jakichś najemników, którzy wydają teraz krocie pieniędzy na jakiś drogi alkohol. Dobra, to może ja tak przedwcześnie, bo ja nie mam glejtu, to może będzie najlepszy pomysł, jeżeli ogółem będę najmniej gadał. Dam 40 złotych koron Witoldowi i on będzie teraz tak zarządzał trochę tym majątkiem, żebym ja po prostu nie musiał gadać, nie? Dodaj sobie tam 40 koron złotych. Bardzo chętnie. To nie była dobra inwestycja. No kurwa, to była najlepsza inwestycja twojego życia. Nie pożałujesz. Wiesz, ja oczywiście liczę na to, że kiedyś dostanę je z powrotem. Tak wiesz, oczywiście będzie bogata karczma, to trochę wydasz, nie? To zrozumiałe, kurwa. Tylko żeby kurwa zostało więcej tych złotych koron niż jedna, nie? No, może więcej niż nawet dużo więcej niż ta jedna, o. No, ale dobra, to jak coś, to ty będziesz płacił po prostu za żarcie, ty będziesz robił zamówienia, ja jem to, co... No, tak generalnie. Dobra, podchodzicie do lady, Friedrich i Witold. Starszy kaczmarz przerywa mycie kufla. O, goście! No nie, no. Dawno u nas żadnego magistra nie było. No cóż. To raczej magister, to zgaduję, że tutaj to rzadkość. Bardzo rzadko nas takie osobistości jak magowie odwiedzają. No, powiedzmy sobie szczerze, że ludzie się trochę boją. W czym mogę panom pomóc? W jakiegoś napitku chyba. No dobry start. Jaki on ma najlepszy napitek?
No, ja proponuję wino szlachetne. Dobra, Witold, możesz. Dla nas wszystkich. Po rundce no jednej. Ile za takie winko? Powiedzmy po jednym srebrnym szylingu. Mości magistrze. Dobrze, to tutaj dla wszystkich teraz będzie 4, tak? A co panów sprowadza do miasta w tych niespokojnych czasach? Tam, my tutaj przyszliśmy tak się, ja przyszedłem trochę pozwiedzać, bo Talapheim to jednak jest takie trochę osobliwe miasto. W porównaniu do innych, tak trochę trudniej dostępne. Ale rozumiem, że panowie się chcą u nas zatrzymać, tak? A to tak na pewno. Oczywiście, tak, tak. Aha. Nie, to tą papierkologię niech mi panowie dadzą, to wynajmę proszę panu. Bardzo. Dobrze, dobrze, proszę. No, generalnie on bierze, podpisuje, że się zatrzymujecie. Wynajem pokoju jednego, czy... A ile kosztuje pokój? Jak dla tak zacnego pana, jak tego mam specjalny pokój za 10 szylingów. Gorszego, no to po 2 szylingi za dobę. Mi no wystarczy weźmiemy... zwykłe łóżko, ja poproszę za 2 szylingi. Mi też. Mhm. Mi też. Dla mnie też. No i dla kolejnych. Ale to znaczy, że wy 4 chcecie? Nie, no. Dobra, weźmy może po 2. Po 2. Na 2 osoby. Dobrze, to niech panowie usiądą za chwilę przyniosę alkohol. Czy coś do jedzenia jeszcze panowie sobie życzą? A co tam masz, kaczmarz, do jedzenia? No, dzisiaj mamy danie dnia w postaci kaczki. To może być. Poprosimy 2 kaczki, bo to jedna kaczka na 2 osoby, myślę, że spokojnie. Dobrze. I siadacie sobie gdzieś tam, macie do wyboru albo przy oknie z widokiem na ulicę, albo trochę w głębi przy ladzie. Nie ma wrogu? Proszę? O, właśnie. Nie ma wrogu? Znaczy to przy ladzie jest jakby... No to przy ladzie, no to dobrze. Mniej widoczne miejsce, o to mi chciałem powiedzieć. Dobrze. Mhm. Po chwili stawia wam alkohol. Czy w czymś jeszcze panu mogę służyć? Nie, bo na razie tyle. Poproszę jakieś... Co ma pan do picia, że tak powiem? To wino oprócz alkoholu. Oprócz alkoholu. Oprócz alkoholu. Kompot. To poproszę kompot, jeden. Dobrze, to powiedzmy, że w ramach tego, co panowie zapłacili. Po chwili przynosi wam kompot truskawek. Nice. Uwielbiam kompot z truskawek. I kozacko, dobra, no to chyba tyle. No i słuchaj, Friedrich. Ile mamy czekać? Nie wiem, pogramy w karty. Mamy karty? Ma ktoś z was karty? Ich tylko pokerek. Zaczekaj, mam pytanie. Ten poker był upośledzony, nie grajmy go jeszcze raz, proszę. O, lepsze jest kogo widzę wokół? No widzisz kilku mieszczan, jakiegoś bogatego kupca i trzech jakichś najemników, którzy piją na umór. Tak, znaczy to chcę podejść do karczmarza. Tak? Po ile jest jakieś takie, powiedzmy... Dobre piwo. Takie dobre piwo. Naprawdę. Naprawdę dobre piwo. No to mamy z Rajklandu sprowadzamy dość dobre piwo. Po ile za kufel? No, powiedzmy, że za 1 szyling. To proszę. To było 3, nie? Mhm. To poproszę. 2, 4. Poproszę 6 takich piw. Dobra, jest to. Mam do stolika panom przynieść, czy panowie chcą tutaj przy ladzie wypić? Ja wszystkie wezmę naraz. Niech przyniesie do stołu. Że dostajesz te 6 piw. I teraz podchodzę do tego stolika z najemnikami. Mhm.
I stawiam to 6 piw, tak. O, mój przyjacielu, drogi. Siadaj. Siadam, bo nikam. A ja lubię takich co jak was, ty. Co was wprowadza do tej takiej, że tak powiem, co sądzicie o tym mieście? Że można w nim zarobić. No coś poza tym, tak jakby, nie wiem, co sądzicie o obecnej sytuacji z Tabelheim? Z jakiegoś powodu książę rektor robi nabór do swojej gwardii. Tego zwiększa liczbę żołnierzy, a teraz jak nie ma praktycznie siódmego legionu w Talapheim, no to się robi ciekawie. No, nie sądzicie, że to jest dość podejrzane? Może jest facet podejrzany, ale ważne, że możemy sobie dorobić. Co nas to obchodzi, ta polityka cała? Teraz. Dobra, Galdor, chciałem rzucić na plotkowanie i strzec plotki na temat tego, czy gdzieś w okolicy nie jest dobry producent. Nie, to nie łucznik, to będzie. Kto wyrabia łuki? Łuczacz. Dobra, i rzemieślnik od łuków, no. Łuczacz. Rzemieślnik. Łuczacz. Dobra, ja też nasłuchuję. No to generalnie. Łuczasz, miałeś rację. No kurwa, proste, łuczasz, no. To jest. Proste. Gdzie można znaleźć łuczasz? A nie, nie istnieje jednak, doczekaj. Spierdala, istnieje, właśnie wytworzyłem. A nie, to łucznik, tak, to łucznik tworzy łuczasz, tak? Powiedz mi, no to... Rzemieślnik, który łuki wytwarza, tak? Czyli no dobra, no tak, tak, no, tak. Tak. A co, zepsuła ci się broń? Jakbyś zgadł. Spada Pchaim, co drugi rzemieślnik zajmuje się wytwarzaniem broni. Ale widzicie, czy gdzieś można, na przykład, nie wiem, dostać go w dobrej cenie, dobrej jakości? No wy na pewno się znacie na tym, gdzie dobry oręż dostać, a to jest pełno skurwysynów tępych, które tylko na hajt by chciałem nie wyruchać. To jest tragedia po prostu. No nie byłbym tego taki pewien. Patrząc na tutejszą straż, to cenią oni sobie swój oręż. Waltraf, a ty na waszym miejscu poszedł na Ulrich Strauss. Trymus przede wszystkim. Ulrich Strauss. Dobra. A w sumie, czemu nie? To może... Jak a po Kimmel Straży Miejskiej. Tak to widać, że to są to gorsze kurwa niż elfy po prostu. Albo te ciołki ze Straży Rzecznej. O, dokładnie. Widzieliście? Nie dostał co się do robić? Straży Miejskiej, to został strażnikiem rzecznym. No przecież to wiadomo. No, że to są straży albo rzecznej, jest z Marienburga, to jeszcze gorzej. Same fight łapy i ciamajdy w Straży Rzecznej są. Proszę, to wiadomo, że to są... Co? Dmuchane na ramienniki musi nosić po prostu, musi, żeby się nie utopić po prostu, jak wypadnie z barki. To tragedia jakaś. Ja widziałem raz, jak taki jeden to się zesrał w gacie, jak na barkę wszedł. Jakaś tragedia po prostu. Takie właśnie osoby chronią nasze rzeki. Nie dziwne, że potem orki atakują nam przy brzegu. No rzeki. Strumyk, jedyny strumyk, jaki umiał ochronić, to ten, który mają w gaciach, jak zobaczą orka. Ale lepiej bądźmy cicho, bo zaraz nas ktoś podpierdzieli do nich i... I co zrobią, co? No... Rybą narzucą? Akurat straż tutejsza, to ja bym z nią